モニシェ・ホパ。モニシュ、to jest moja mama, poetka i wielka dama. Ostatnio zaręczyliśmy się w Wenecji. Za ty pałeś. O, a to dla ciebie, wenecka karnawałowa maska. Aha, mówiłam, by tego nie kupywać, bo to będzie wiele turystów. Monisiu, jak mówisz? Ale kupiona w Warszawie za 5 zł. To zupełnie inna sprawa, to sztuka. Tak, właśnie widzę, że to jest sztuka. Przez duże S. A może byśmy tak pospacerowali i poszukali jakiejś ławeczki, usiąść, porozmawiać? U nas ławek pełno, bo jak taki Ramon od świtu do wieczora tutaj spaceruje, to sąsiada. Monisiu, czy Fopa to twoje nazwisko, czy może pseudonim artystyczny? O, może ty na przykład wiersze piszesz? Wierszów normalnie nie piszą. Monisiu, i zobacz, ile tam gołębi zleciało. Zrób im zdjęcie. Nie o to mi chodziło. Wierszy normalnie nie piszą. To jest cytat. Ja tak absolutnie nie uważam. Bo wiersze to są wiersze. To coś nawet więcej niż wiersze. Odkrywcze. Tak, jeżeli wiersze to coś więcej, to bardzo mi miło. Ale ja w ogóle widzę, że ty taką artystyczną duszę masz. Czy twoje ażury, ubiory to ktoś projektuje? Mole pogryzły moją koszulkę, to wzięłam śrubokręt i zaczęłam nawalać więcej tych dziur. No i pa, tak się włączam w nowy nurt artystyczny. Włączam się. Pani też się włącza? O proszę, bo jak widzę taką panią się wypindrzoną z kapelusikiem i czerwoną derobeczką, też mnie mdli. Monisiu, chciałam zauważyć, że mam kapelusik i czerwoną torebeczkę. U pani to coś innego. Pani nie ma kapelusika. Pani ma kapelusz, a torebka wcale nie jest czerwona. Ona jest... Truskawkowa. Aha, truskawkowa. No dobrze. Monisiu, idź zrób zdjęcie gołębiom. Ja za chwileczkę cię dogonię. No synuś, ale niespodzianka. No, nareszcie będziesz miała synową. Oj, tak. Polubicie się. Też tak myślę. Dobrze, kochanie, ale wiesz co, bo ja tu na kogoś czekam, to już idź do Monisi. Dobrze, mamusiu, to trzymaj się, do zobaczenia. Pa. Pa, kochanie, do zobaczenia. Monisia. Cześć, Julia! Cześć, pieseczku. Wiesz, że ja nie lubię się spaźniać, ale ten autobus stajał i stajał na tych czerwonych światach, bo ciągle włączali. No i co ja miałem zrobić, co? Nic się nie ma. Najważniejsze, że tobie się nic nie stało. Tak się cieszę, że już przyszedłeś, że jesteś. Co, jesteście sami? To tak. Zapraszasz mnie na obiad, tak? Tak, dzisiaj coś przygotowałam. O, super. A ja też mam coś dla ciebie. A, ucieszę się, wiem. Wiesz, dla ciebie napisałem. Taki jestem. Pazdolnia. Czekaj. Co tam dla mnie masz? Dziunia, pośpiesz się.
bo kiszki grają marsza. A ty coraz starsza. Pięknie, ależ ty zdolny dobre. Jesteś. Dobre, co? Wiedziałem, że ci się spodoba. Ależ ty jesteś zdolny, pieseczku ty mój. Ale już chodźmy, chodźmy. A co ty masz w tych ręcach? To nie moje, to Monika zostawiła. Tak. Chyba nie założysz tego na głowę. Co? Nie, to nie, mówię ci, to Monika, to w ogóle nie modne, tego się nie nosi, to wiesz, synowa przyszła, zostawiła, no przecież nie zostawię w parku, musiałam wziąć, no. Ale siara! Siara, siara, chodź.